Duda stanie przed Trybunałem Stanu. Takie świeckie proroctwo wygłosił ostatni prezydent Polski Ludowej Bronisław Komorowski. Powodem oczywiście jest złamanie świętej konstytucji. W dodatku Duda, zamiast ją skleić, to chce tworzyć nową. Dlatego towarzysz Komorowski nie będzie brał udziału w żadnych konsultacjach dotyczących zmiany konstytucji. Samą zaś propozycję rozmów skwitował w szczerych, prostych słowach. To tak jakby zaprosić kryminalistę do dyskusji nad kodeksem karnym. W napływie szczerości wyznał też. Konstytucja obowiązująca w czasie, kiedy ja pełniłem funkcję prezydenta, nie była przeze mnie ukochana. Słowa te jednak nikogo nie zdziwiły. Nie od dziś bowiem wiadomo, że ukochaną konstytucją Bronisława Komorowskiego jest konstytucja lipcowa z 1952 roku, opracowana na bazie wielkiej konstytucji stalinowskiej, obowiązującej w bratnim Związku Radzieckim. Jest to najdoskonalsza i najukochańsza konstytucja, której wierny był, jest i zawsze będzie lud pracujący miast i WSI. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!